Siemanko, witajcie na kanale Z piłką na Ty. Piłka nożna i rap przecinają się na wielu płaszczyznach. I jak to się właściwie stało? Zanim zaczniemy, zachęcamy Was oczywiście do odwiedzenia naszych kanałów społecznościowych. Wszystkie linki macie w opisie na dole. Każdy z Was zna akcję No to Racism. W Polsce mieliśmy swoją wersję sprzeciwu wobec nienawiści. W latach 90. Marek Sierocki zebrał kilku piłkarzy, m.in. Mirosława Szymkowiaka, Marka Citkę, Cezarego Kucharskiego czy braci Żewłaków i stworzył z nimi rapowy kawałek Bez nienawiści. Piłkarze w rapowym utworze zachęcali kibiców do kulturalnego zachowania się na trybunach. Emocje rosną, gdy piłka w grze, lecz agresji nie daj się ponieść. My gramy fair play, ty możesz też olimpijski zlist sobie roznieść. Cóż, daleko temu było do radiowego hitu, ale fakt, że jest to piosenka stylizowana na utwór hip-hopowy już obrazuje, że rap i piłka nożna miały ze sobą w tamtym czasie wiele wspólnego. Rywalizacja Lecha Poznań i Legii Warszawa od kilkudziesięciu lat przysparza najwięcej emocji na naszych ekstraklasowych boiskach. Kluby te rywalizują na wielu płaszczyznach, m.in. na boisku, na trybunach, ale również i w rapie. Najbardziej znany utwór wspierający warszawską Legię to Mamy to w kodach DNA Deopsona. Zebrał on ponad 3 miliony wyświetleń na YouTube. Mamy to w kodach DNA, nie masz szans tego wymazać. Liczy się tylko nasza duma i sława. Jedno miasto, jeden klub, Legia Warszawa. Z kolei kawałek Libera, Czysta gra, stworzony na 85-lecie klubu z Poznania, ma nawet 1,2 miliona więcej odsłon na YouTube. Pamiętam, że kawałek Libera leciał nawet na Vivie, czy też na innych kanałach muzycznych, które kiedy byliśmy młodsi bardzo namiętnie się oglądało, szczególnie na obozach. No i też muszę przyznać, że mimo tego, iż jestem z Warszawy, to słuchałem zarówno jednego, jak i drugiego utworu. Na mojej MP3 też oba te utwory się znalazły, słuchałem ich mniej więcej, to były takie moje podstawówkowe czasy. Ktoś wygra ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia futbolu, liczy się tylko czysta gra. Czy słyszeliście kiedyś o Huraganie Niewieścin? Jest to amatorska drużyna stworzona przez członków gangu 2115, raperów i ich przyjaciół. Dość niedawno do ekipy dołączył Tymoteusz Puchacz, obecnie zawodnik Unionu Berlin, a wcześniej występujący w Lechu Poznań, a także przecież obecny reprezentant Polski, który prywatnie przyjaźni się z BDS-em. Zdjęcia drużyny z ich meczu możecie zobaczyć na Instagramie Huragan Niewieścin. Tymek Puchacz to w ogóle wielki fan rapu i nagrał nawet swój własny utwór zatytułowany Kanty. Kawałek został wypuszczony za pomocą studia SBM Label i ma ponad 2,5 miliona wyświetleń na YouTube. Przy tworzeniu kawałka Puszce pomagał Jan Rapowanie oraz Nocny. Innym piłkarzem, który też może pochwalić się swoim własnym kawałkiem, jest Bartosz Kapustka, który razem z legendą polskiego hip-hopu OSTR-em nagrał swój kawałek pod tytułem Mój film. Zarówno Kapi, jak i Puchacz swoje kawałki nagrali z inicjatywy kanału Food Truck prowadzonego przez Kubę Polkowskiego i Łukasza Wiśniowskiego. Powszechnie wiadomo, że Quebonafide to wielki fan piłki nożnej. W swoich kawałkach wielokrotnie używał follow-upów do piłkarzy, trenerów czy ogólnie środowiska piłkarskiego. Pomimo tego, że zostały wypuszczone już ładnych parę lat temu kawałki takie jak Eden Hazard czy Luis Nazario de Lima, cały czas cieszą się popularnością wśród fanów ciechańskiego rapera i to nawet wśród tych, którzy z piłką nożną w zasadzie nie mają nic wspólnego. Zresztą Kuba razem ze swoim hypemanem dołączył do warszawskiego klubu KTS Weszło, który należy do Krzysztofa Stanowskiego i udało mu się zadebiutować w regionalnym Pucharze Polski. Z kolei Krzysztof dalej reprezentuje barwy KTS. Warto też wspomnieć, że raper wraz ze swoją wytwórnią Quality od maja tego roku jest sponsorem klubu z okręgówki opolskiej, który nazywa się Orzeł Źlinicy. Quebo to oczywiście nie jedyny raper, który w swojej twórczości nawiązuje do piłki nożnej. Większość raperów z hip-hopowego topu nagrywa swoje kawałki w koszulkach piłkarskich i używa ich na teledyskach, na koncertach i otwarcie mówi o swojej sympatii do danego klubu. Właściwie większość artystów z hip-hopowego topu wielokrotnie używało futbolowych follow-upów, na teledyskach występowali w piłkarskich koszulkach, a także publicznie deklarowali swoją przynależność do jakiegoś klubu. Bardzo prostym i szybkim przykładem, który przychodzi mi do głowy, jest Taco Hemingway, który jest zagorzałym kibicem Tottenhamu. A wspomniany wcześniej przez Ciebie OSTR jest wiernym kibicem ŁKS Łódź. Zresztą wielu raperów podczas wywiadów opowiada o swojej sympatii do piłki nożnej i opowiada również o tym, że kiedyś sami grali w tą piłkę nożną. Bardzo dobrym przykładem jest Bero, który solidnie rokował w młodzieżowych drużynach Polonii Warszawa. Niektórzy ludzie wróżyli mu całkiem niezłą karierę jako piłkarz, ale Bero jako jeszcze młody chłopak zdecydował się pójść ścieżką artysty muzycznego. No jak widać, całkiem nieźle mu to wyszło. Zresztą kolejnego przykładu piłkarza, który rapuje, nie trzeba daleko szukać, bo Szymon nagrał swój własny kawałek. No tak, fakt. Przyznam się, nagrałem parę utworów, powiedzmy pseudo-hip-hopowych, z których jeden z nich nazywa się właśnie Łukasz Piszczek, ale tam tak naprawdę jedynym odniesieniem do piłki nożnej jest samo imię, nazwisko piłkarza. No ale dobra, może umówmy się, że wyślę Wam w link w opisie i sami zobaczycie, co sądzicie, ale to na takim zupełnym marginesie. Jeżeli spojrzymy na dorosłą reprezentację Polski, to bardzo wielu naszych kadrowiczów słucha rapu. W materiałach Łączy Nas Piłka, a także w różnych wywiadach, wielokrotnie kadrowicze przyznawali to, że bardzo lubią muzykę tworzoną przez hip-hopowych artystów z Polski. Między innymi Wojtek Szczęsny opowiadał o tym, że bardzo często słucha Maty. Jan Bednarek mówił o tym, że ostatnia płyta BDS-a bardzo mu się podobała. A z kolei Mateusz Klich ma nawet kontakt z Taco Hemingwayem. Zresztą dość powiedzieć, że polski rap króluje na playliście przedmeczowej naszej reprezentacji, która jest dostępna na Spotify. Polska to oczywiście nie jedyny kraj, w którym piłka nożna i rap przenikają się w wyjątkowy sposób. Między innymi Jakub Błaszczykowski doczekał się kawałka, który został nagrany o nim w momencie, w którym odchodził z Borussii Dortmund, nagrany przez niemieckiego rapera Mikiego. Mamy też rapujących piłkarzy za granicą. Świetnym przykładem jest Memphis Depay. Memphis Depay, który wrzuca swoje kawałki do sieci. I wielu ludzi naśmiewa się z niego i traktuje te numery z przymrużeniem oka. Co do gustów muzycznych nie będziemy się wypowiadać, ale jak widać da się łączyć te dwie rzeczy i bawić się muzyką, a jednocześnie robić naprawdę niesamowitą karierę. W piłce nożnej oczywiście. Podsumowując. Raperzy grają. Piłkarze rapują. A piłka nożna i rap przenikają się na wiele różnych sposobów. To tyle na dziś. Dzięki, że byliście z nami. Koniecznie dajcie znać, jak podobał Wam się ten film. Przypominamy Wam o naszych kanałach społecznościowych. Wszystkie linki macie w opisie. My się z Wami żegnamy. Pamiętajcie, aby do naszego następnego spotkania pozostać z piłką na ty. Na razie. Cześć. Cześć. Powiedziałeś jeszcze raz o tych kanałach, ale to nie zaszkodzi. Dobra. Nie. Na początku, nie końcu. Bogam. Jest. 2 razy krócej już teraz macie. Ty stary, w ogóle słyszałeś, że Piątek puścił Bakayoko i Bakayoko powiedział, że było spoko.